Niektórzy muszą usuwać ósemki, żeby zrobić miejsce dla pozostałych zębów. To boli. Usuwanie niewymierności zmianownika nie jest bolesne, jeśli zna się wzory. W tej lekcji pokażę Ci, jak stosować wzory skróconego mnożenia z sześcianami do usuwania niewymierności zmianownika. Zacznijmy tę lekcję od takiego zadania. Doprowadź do jak najprostszej postaci wyrażenie. Otwieramy nawias. x dodać 1, zamykamy nawias do potęgi trzeciej. Dodać. Otwórzmy nawias, 3 odjąć x, zamknijmy nawias do potęgi trzeciej. Mamy tutaj sumę dwóch nawiasów, które podnosimy do potęgi trzeciej. Pierwszy składnik to sześcian sumy, a drugi to sześcian różnicy. Skorzystaj z odpowiednich wzorów skróconego mnożenia, aby przekształcić to wyrażenie. Po skorzystaniu z poznanych wzorów mamy w pierwszym nawiasie x do sześcianu dodać 3 razy x do kwadratu razy 1, dodać 3 razy x razy 1 do kwadratu, dodać 1 do potęgi trzeciej. W drugim nawiasie mamy zaś 3 do sześcianu odjąć 3 razy 3 do kwadratu razy x dodać 3 razy 3 razy x do kwadratu odjąć x do sześcianu. Pierwszy krok za nami. Teraz należy uprościć jedną mianę. x do sześcianu przepisujemy. 3 razy x do kwadratu razy 1 to 3x do kwadratu. 3 razy x razy 1 do kwadratu to 3x. 1 do sześcianu to 1. 3 do potęgi trzeciej to 27. Minus 3 razy 3 do kwadratu razy x to minus 27x. 3 razy 3 razy x do kwadratu to 9x do kwadratu. Minus x do sześcianu przepisujemy. Co dalej? Spróbuj uprościć to wyrażenie, redukując wyrazy podobne. x do sześcianu odjąć x do sześcianu to 0. 3x kwadrat dodać 9x kwadrat to 12x kwadrat. 3x odjąć 27x to minus 24x. 1 dodać 27 to 28. Otrzymaliśmy wyrażenie 12x kwadrat odjąć 24x dodać 28. Wykonaliśmy pierwsze zadanie. Dobra robota. Przejdźmy do kolejnego wyzwania. Rozłóż na czynniki podane wyrażenie stosując wzory skróconego mnożenia. Pierwszym wyrażeniem, które mamy rozłożyć na czynniki jest, a do sześcianu dodać 27. Rozłożyć wyrażenie na czynniki, to znaczy zapisać je w postaci iloczynu. W treści tego zadania podpowiedziano nam, aby skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia. Z jakiego wzoru możemy skorzystać w tym przykładzie? Zauważ, że mamy tutaj sumę dwóch składników sześcianu liczby a oraz liczby 27. Czy liczbę 27 da się zapisać w postaci sześcianu jakiejś liczby? Tak, to 3 do sześcianu. Mamy zatem a do sześcianu dodać 3 do sześcianu. Stosujemy zatem wzór na sumę sześcianów. W podstawie pierwszego sześcianu jest a, a drugiego 3. W pierwszym nawiasie zapisujemy sumę tych podstaw czyli a dodać 3. Ten nawias mnożymy przez drugi nawias, w którym mamy a kwadrat odjąć 3a dodać 3 do kwadratu, czyli 9. Gotowe. Rozłożyliśmy to wyrażenie na czynniki. Rozłóżmy teraz na czynniki wyrażenie 1 odjąć y do sześcianu. Na początku zastanawiamy się, z którego wzoru skorzystamy. Patrząc na to wyrażenie dostrzegamy y w trzeciej potędze. Ten składnik odejmujemy od jedynki a 1 to przecież 1 do sześcianu. Skorzystamy zatem ze wzoru na różnicę sześcianów. Spróbuj to zrobić samodzielnie. W pierwszym nawiasie zapisujemy różnicę 1 odjąć y, a w drugim 1 do kwadratu dodać 1 razy y dodać y kwadrat. Pierwszy nawias przepisujemy, a drugi upraszczamy otrzymując 1 dodać y dodać y do kwadratu. Przejdźmy do kolejnego przykładu. 125x odjąć 27 razy x do potęgi czwartej. Ten przykład jest nieco inny niż poprzednie. Na pierwszy rzut oka nie mamy tutaj żadnych sześcianów. Czy możemy je jakoś uzyskać? Zauważ, że x do potęgi czwartej to x razy x do trzeciej. W odjemnej też mamy x. Możemy zatem wyłączyć ten wspólny czynnik przed nawias. Otrzymujemy x razy, w nawiasie, 125 odjąć 27x do sześcianu. 27 to 3 do potęgi trzeciej, więc 27x do sześcianu to inaczej w nawiasie 3x zamykamy nawias podniesione do potęgi trzeciej. Odjemnik mamy już w trzeciej potędze. A co z odjemną? 125 to inaczej 5 do sześcianu. Podstawa odjemnej to 5, a odjemnika 3x. W nawiasie otrzymaliśmy różnicę sześcianów. Teraz możemy rozłożyć ten nawias na czynniki. W pierwszym nawiasie mamy różnicę podstaw, czyli 5 odjąć 3x, a w drugim. Pierwszą podstawę do kwadratu dodać iloczyn podstaw, czyli 5 razy 3x, dodać drugą podstawę do kwadratu, a więc w nawiasie 3x zamykamy nawias do kwadratu. Wracając do naszego wyjściowego wyrażenia przepisujemy x razy. W nawiasie 5 odjąć 3x zamykamy nawias, a drugi nawias upraszczamy wykonując odpowiednie działania. Otrzymujemy 25 dodać 15x dodać 9x kwadrat. Gotowe. Kolejne polecenie brzmi. usunie niewymierność zmianownika. W pierwszym przykładzie mamy. 1 podzielić przez pierwiastek trzeciego stopnia z 5 odjąć 1. Co to znaczy usunąć niewymierność z mianownika? To znaczy przekształcić ułamek tak, aby w mianowniku nie było pierwiastków, czyli niewymierności. Pokażę Ci coś, co ułatwi Ci zrozumienie tego, co zaraz zrobimy. Jak to zrobić? Spójrz na taką różnicę. Pierwiastek trzeciego stopnia z 5 do potęgi trzeciej odjąć 1 do potęgi trzeciej. Spróbuj samodzielnie rozłożyć tę sumę na czynniki, korzystając ze wzoru na różnicę sześcianów. W pierwszym nawiasie zapisujemy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 odjąć 1, a w drugim pierwiastek trzeciego stopnia z 5 do kwadratu dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 5 dodać 1. Czy widzisz tu coś ciekawego? Masz rację! Ten nawias to nic innego jak mianownik naszego ułamka. Jeśli więc pomnożymy licznik i mianownik przez to wyrażenie, to mianownik będziemy mogli zapisać jako pierwiastek trzeciego stopnia z 5 do sześcianu, odjąć 1 do sześcianu. W liczniku zostanie jeden razy wyrażenie w nawiasie. Wracamy do mianownika. Pierwiastek trzeciego stopnia z 5 do sześcianu to 5, a 1 do sześcianu to 1. W liczniku przepisujemy wyrażenie w nawiasie, a w mianowniku dostajemy 4. Jak widzisz, cały myk w tym zadaniu polega na tym, aby dostrzec w mianowniku jeden z dwóch czynników odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia. W tym przypadku wystarczy zauważyć, że niewymierność zniknie nam po podniesieniu tego pierwiastka do potęgi trzeciej. Skoro pierwiastek podnieśliśmy do sześcianu, to podnieśmy też jedynkę. W tej różnicy dostrzegamy wzór na różnicę sześcianów. Rozkładając tę różnicę na czynniki, otrzymamy czynnik, przez który należy pomnożyć licznik i mianownik. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Teraz naszym zadaniem jest usunięcie niewymierności z mianownika takiego ułamka: 5 podzielić przez pierwiastek trzeciego stopnia z 2, dodać 4. Zauważmy, że niewymierność zniknie nam gdy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch podniesiemy do potęgi trzeciej. Do tego dodajemy 4 i tę liczbę też podnosimy do sześcianu. W tej sumie dostrzegamy wzór na sumę sześcianów. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch do potęgi trzeciej dodać 4 do sześcianu to inaczej w nawiasie. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch dodać 4, zamykamy nawias, razy w nawiasie. Pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do kwadratu, odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z 2, razy 4, dodać 4 do kwadratu, czyli 16. Dostrzegamy, że mianownik ułamka jest taki sam jak ten nawias. Licznik i mianownik mnożymy zatem przez drugi nawias. W liczniku otrzymamy 5 razy w nawiasie. Pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do kwadratu, odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy 4, dodać 4 do kwadratu. A w mianowniku, w nawiasie, pierwiastek trzeciego stopnia z 2, dodać 4, zamykamy nawias, razy w nawiasie, pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do kwadratu, odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z 2, razy 4, dodać 16. Teraz przepisujemy licznik, a mianownik zamieniamy na sumę sześcianów, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do sześcianu, dodać 4 do sześcianu. Znów przepisujemy licznik, a w mianowniku otrzymujemy 2 dodać 64. Raz jeszcze przepisujemy licznik, a w mianowniku zapisujemy 66. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje! Dzięki znajomości wzorów na sześcian sumy i sześcian różnicy, bez problemu poradzisz sobie z upraszczaniem wyrażeń algebraicznych rozłożeniem wyrażenia na czynniki, jak również usunięciem niewymierności zmianownika. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tej playlisty oraz do zasubskrybowania naszego kanału.